Witajcie kochani w siódmym już odcinku vloga o modzie ekokreatywnej. Jest to zarazem ostatni odcinek pierwszego sezonu. W przyszłym tygodniu będziemy już mówić o nowym sezonie wiosna 2020. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj będziemy mówić o ubraniach z odzysku do sportów zimowych. Pokażę Państwu kilka fajnych stylizacji z takimi właśnie ciuchami z drugiej ręki i ze sprzętem. Ale aby być na bieżąco z moimi treściami, subskrybuj mój kanał oraz wciśnij przycisk powiadomień. W poprzednich vlogach mówiłam już o zaletach kupowania odzieży używanej. Oczywiście w niektórych przypadkach jest to bardziej korzystne niż w innych. Na przykład kupienie zwykłego podkoszulka w odzieży używanej może być oczywiście wielką satysfakcją. Natomiast niektóre rzeczy, takie jak na przykład właśnie ubrania systemowe, ubrania do sportów zimowych, mają też tą zaletę, że będziemy mieli tutaj dużą oszczędność finansową. Oczywiście kupowanie sprzętu typu narty, kijki do nart niekoniecznie musi być dobrym pomysłem akurat z odzysku, gdyż bardzo często jest ważne tutaj, żeby specjalista, żeby sprzedawca dobrał nam odpowiedni sprzęt, odpowiednią twardość butów, długość nart, typ sprzętu. Także nie zachęcam tutaj akurat do kupowania tego z odzysku, z drugiej ręki, chyba że ktoś ma bardzo duże doświadczenie w tej branży. Natomiast jeśli już chodzi o strój, to naprawdę możemy tutaj oszczędzić duże pieniądze. Jest bardzo dużo dostępnych ubrań w bardzo dobrym stanie, ze świetnymi systemami, naprawdę bardzo dobrej jakości. Także możemy oszczędzić właśnie na tej części zakupów sportowych. Nie jest to nawet konieczne, byśmy cały strój skompletowali z odzieży używanej. Nawet kupienie jednej części, na przykład spodni lub kurtki właśnie używanych, może być bardzo, bardzo dużą oszczędnością. Zamiast zapłacić od 800 do nawet 2000 zł za taki strój sportowy, możemy nawet zamknąć się w 100 zł. Szczególnie dotyczy to osób, które nie są jakimiś profesjonalistami w zakresie na przykład narciarstwa, ale czasami dla przyjemności, dla relaksu uprawiają sobie narciarstwo, jeżdżą sobie kilka razy w sezonie na stok lub na jakiś krótki wyjazd narciarski. Dobrym przykładem jest tutaj mój własny strój narciarski. Jeżdżę relaksowo, powiedziałabym rekreacyjnie na nartach. Sprawia mi to ogromną przyjemność. I taki właśnie strój skompletowałam sobie z drugiej ręki. Częściowo są to zakupy z internetu, częściowo po prostu w second handzie. Tutaj na zdjęciu widzicie Państwo całość tego stroju. Spróbowałam skompletować dosyć uniwersalny strój. Mam na sobie kurtkę softshellową firmy Krivit, zakupioną w internecie. Kurtka nie jest gruba, ale posiada membranę przeciwwiatrową i jest nieprzemakalna, w związku z tym sprawdza się doskonale. Do tego dobrałam sobie polar, żeby w sumie całość była dosyć ciepła i sprawdziła się nawet przy dosyć zimnej, wietrznej pogodzie. Jest to polar firmy Everest. Nieprzypadkowo kolorystycznie dobrany do również zakupionego z drugiej ręki kasku, również firmy Everest. Dodatkowo mam tutaj białe spodnie firmy Five Seasons, kupione w second handzie. Spodnie kosztowały około 25 zł, więc naprawdę był to niewielki wydatek. Sprawdziły się świetnie. Proszę Państwa, przez 3 dni mojego wyjazdu narciarskiego była bardzo zróżnicowana pogoda. Od naprawdę słonecznej, pięknej pogody, aż do mrzawki, wiatru i zamarzającego śniegu. I w żadnym z tych momentów spodnie nie przemokły. Były bardzo wygodne, także polecam. Oczywiście kupowanie ciuchów używanych dobrej jakości należy zawsze sprawdzić, czy membrany nie są uszkodzone, czy zamki szczelne nie są zużyte, czy wszystko będzie funkcjonowało. Jeżeli rzeczy są w dobrym stanie, to nie ma się sensu zastanawiać, bo naprawdę całość tego stroju kosztowała niewiele ponad 100 zł. Do tego stroju skompletowałam również rękawiczki pod kolor. Rękawiczki są firmy Krivit, ale są naprawdę bardzo, bardzo ciepłe, także nie sugerujmy się tylko i wyłącznie ceną. Niektóre sprzęty, nawet troszkę tańsze, są naprawdę w porządku. Dodatkowo mam na sobie buty narciarskie firmy Nordica, które otrzymałam od koleżanki, były więc całkowicie za darmo. Koleżanka kupiła sobie bardziej profesjonalne, twardsze buty, ponieważ lepiej ode mnie jeździ na nartach. Na następnym zdjęciu Asia, a raczej pani doktor Joanna Wojtowicz, bardzo sprawna narciarka, ma na sobie świetne, naprawdę fajne spodnie firmy Everest. Nadawałyby się również do snowboardu. Spodnie są nieprzemakalne, z membraną, także również bardzo dobrej jakości, w świetnym stanie.
myślę, że kosztowały też około 30 zł, więc naprawdę w porównaniu do nowych takich spodni tego typu będzie to duża oszczędność. Dodatkowo są modne, w ładnym kolorze i w bardzo ciekawy wzór. Te spodnie firmy Everest pokazane są też na następnych zdjęciach. Tutaj akurat ma na sobie je Kasia. Widać, jak wygląda góra tych spodni, jak wygląda tył tych spodni. Bardzo ładnie podkreślają sylwetkę i są funkcjonalne. Żeby nie było, że ograniczam się tylko do strojów damskich, to pokażę teraz kilka również propozycji dla mężczyzn. Tutaj Wiktor na pierwszym zdjęciu ubrany w oldschoolowe zielone spodnie, kombinezon narciarski. Bardzo wygodny, jak słyszę. Wiktor taki właśnie kombinezon chciał, żeby podkreślał sylwetkę i prezentował się ładnie na stoku. Przy okazji kolor jest z daleka widoczny, więc nie ma dużego zagrożenia, że ktoś niechcący na niego najedzie. Dodatkowo Wiktor ma na sobie koszulkę termiczną z dodatkiem wełny z merynosów. Taka koszulka będzie może nieco droższa niż jej sztuczne odpowiedniki, ale za to ma wspaniałe właściwości termoregulacyjne i jest w niej naprawdę bardzo miło i ciepło. Cały ten strój kosztował w sumie nie więcej niż 40 zł. Następna propozycja w stylu nieco bardziej snowboardowym. Spodnie w krateczkę, takie zielone odcienie. Oraz kurtka typowo przeznaczona właśnie do sportów zimowych. Na następnym zdjęciu zobaczycie Państwo tutaj szczegóły tej kurtki. Ma bardzo szczelne zamki, wysoki kołnierz, specjalne rękawy przystosowane właśnie do jazdy na snowboardzie lub na nartach. Kurtka jest w uniwersalnym kolorze, który będzie pasował do różnych spodni, do różnych butów i dodatków. Widzicie Państwo, tutaj pokazane są też metki. Posiada system odnajdywania w przypadku lawiny. Taka odzież systemowa jest dostępna, można kupić ją w internecie, w second handzie, także zachęcam do szukania takich rzeczy, które są naprawdę w dobrym stanie, nieuszkodzone i świetnie się prezentują. Tego typu kurtka, tego typu odzież jest bardzo droga. Za nową kurtkę możemy zapłacić nawet około 800 zł, w związku z tym zakupienie jej za 50 zł jest bardzo dobrym interesem. Zakup odzieży do sportów zimowych z second handu jest o tyle dobrym pomysłem, że tak czy inaczej sprzęt sportowy jest bardzo drogi. Ogólnie sporty zimowe, narciarstwo jest sprzętem nietanim. Trzeba brać pod uwagę dojazd na stok, czasami nawet nocleg, trzeba wziąć pod uwagę cenę karnetów, cenę nart, jeżeli je kupujemy, albo wynajmu, jeżeli nie posiadamy własnego. Także zakupienie samego stroju będzie oszczędnością rzędu nawet 1000 zł. Także naprawdę zachęcam, bo jest dużo dobrej jakości odzieży dostępnych w internecie oraz właśnie w second handach. Oprócz odzieży do narciarstwa pokażę Państwu też tutaj propozycje na spacer lub na saneczki. Na następnym zdjęciu Kasia, Kate Wrońska, jest ubrana w śliczną kurtkę włoską, która jest nieprzemakalna, jest puchowa, jest bardzo cieplutka. Do tej kurtki ma ubrany czerwony kaptur, który wcześniej pokazywałam już w innych vlogach. I bardzo ciepłe buty. Jest to taki strój dla naprawdę stylowej dziewczyny, jednocześnie ciepły i przytulny. Kurtka jest w pięknym, malinowym kolorze, w którym każdemu będzie do twarzy. Na koniec troszkę gwoli żartu pokażę Państwu strój do łyżwiarstwa, inspirowany takimi tancerkami na lodzie, szczególnie rosyjskimi, ukraińskimi, gdyż te elementy futerkowe stroju będą się nam z tym kojarzyć. Mam na sobie tutaj kurteczkę obszytą futrem. Ta kurteczka będzie dalej pokazana również z tyłu, ma bardzo ładne hafty. Jest krótka i wygodna, zrobiona z wełny. Mam krótką spódniczkę oraz na nogach i naciągnięte na łyżwy ocieplacze z futerkiem. Troszkę chronią też one nogi i kolana w razie upadku, jeśli ktoś jest początkującym łyżwiarzem. Tak jak ja. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę o łapki w górę oraz o subskrypcję. Dziękuję za oglądanie mojego kanału i zapraszam na następne odcinki. A już w następnym odcinku w nowej serii będziemy oglądać kolekcje wiosenne na sezon 2020.
A tematem tego vloga będą wzorki i kolorki. How does that Balkan salute go? That hurts worse than the uniform. Przykładem jest tutaj mój strój narciarski. Jeszcze raz. No. Dobrym przykładem jest tutaj mój strój narciarski. Najciajski. Dobrze. Dobrym przykładem jest tutaj mój strój Najdziarski. Okej. Okay. Dobrym przykładem jest tutaj mój własny strój Najtwójszy. Najtwójszy. Dobra. Narciarski. Dobra. Jeszcze coś powiem, tylko czekaj, myślę. Zakup. Na koniec troszkę gwoli żartu. Pokażę Państwu. Mi się włączył. No to. Jest. Tfu. Byłam już o zaletach kupowania odzieży używanej. Odzieży. Z drugiej ręki. Z odzieży używanej.